Po lewej stronie wykresu zaznaczona jest wysokość podnoszenia, która w tym przypadku nie może być większa niż 16 metrów 90 m. Pod wykresem zaznaczony jest tak zwany wysięg wózka, czyli odległość, na jaką może wysunąć się wysięgnik wózka w poziomie. Największy wysięg wskazany na tym diagramie to 12 metrów i 70 m. Wewnątrz wykresu zaznaczone są obszary o różnym udźwigu. Najmniejszy 0,6 tony. Występuje przy największym wysięgu w poziomie. Największy udźwig wózka, czyli 4 tony, dotyczy obszaru przy niewielkim wysięgu w poziomie i przy ograniczonej wysokości podnoszenia. Dodatkowo, na wykresie znajdują się skośne linie pomocnicze, oznaczające kąt nachylenia wysięgnika w stosunku do poziomu. Zadanie: Na podstawie diagramu określ, na jaką maksymalną wysokość można podnieść ładunek o masie 4 ton. Aby rozwiązać to zadanie, należy odnaleźć obszar, w którym możliwe jest podnoszenie ładunku o wadze 4 ton. Następnie sprawdzamy, na jakiej wysokości znajduje się skrajna górna część tego pola i odczytujemy na skali po lewej stronie wysokość podnoszenia. Jak widać, w przypadku tego zadania maksymalna wysokość podnoszenia ładunku ważącego 4 tony to 12,5 metra.